Dzień dobry wszystkim na moim kanale. W dzisiejszym odcinku chciałbym opowiedzieć o ciągnikach, które wykorzystywaliśmy w naszym gospodarstwie z perspektywy czasu. Zacznę od roku 2004, ponieważ od tego momentu zostaliśmy sami razem z bratem w gospodarstwie, ponieważ nasz tata zginął w wypadku samochodowym. Ja byłem wtedy w wieku 17 lat, brat miał lat 24. Film będzie polegał na tym, że będę opowiadał o tych ciągnikach i w międzyczasie pokażę zdjęcia, które posiadam odnośnie tych maszyn. Także zapraszam do oglądania. Do 2004 roku wykorzystywaliśmy w naszym gospodarstwie trzy ciągniki. Był to ciągnik rolniczy Ursus 904, zakupiony w 1984 roku przez naszego tatę jako nowy ciągnik, oraz Ursus 3514. Był to również nowy ciągnik zakupiony w 1999 roku. Obecnie tego ciągnika już nie posiadamy w naszym gospodarstwie. Oraz mieliśmy ciągnik rolniczy T150K łamany, tak zwany kierowiec. Ciągnik był zakupiony jako używany, popracował chyba ze 4 lata. Następnie do 2004 roku stał nieużywany, ponieważ był uszkodzony silnik. Po roku 2004 postanowiliśmy uruchomić ciągnik. Silnik został z ciągnika wyciągnięty, został oddany do naprawy głównej, do regeneracji. Po tym został silnik zamontowany, ciągnik został uruchomiony i w międzyczasie postanowiłem, że odświeżę wygląd wizualny tego ciągnika i został on pomalowany w kolorze niebieskim. Do ciągnika mieliśmy wtedy pług Forschnitt B201 przerobiony na 6 skip oraz agregat uprawowo-siewny z hydropakiem Rollmash o szerokości 4 metry. Siewnik, który był do tego agregatu podczepiony, był to siewnik Poznaniak 4-metrowy, który był zakupiony już dużo wcześniej do naszego gospodarstwa. Ciągnik stał się wtedy głównym koniem pociągowym w naszym gospodarstwie, ponieważ areał się trochę powiększył, praktycznie dwukrotnie. Jednak po 2 latach użytkowania tego ciągnika okazało się, że jest problem ze skrzynią biegów, dlatego w celu naprawy ten ciągnik został przeze mnie całkowicie rozebrany. Została zdjęta kabina, zostało wszystko ładnie wyczyszczone, wymyte. Wyjęliśmy skrzynię biegów, skrzynia biegów została rozebrana. Okazało się, że były uszkodzone sprzęgła w tym ciągniku, bo to była skrzynia PowerShift 4-biegowa. Była możliwość przełączania 4 biegów pod obciążeniem i ta skrzynia miała również 3 zakresy. Był to pierwszy mój taki poważny remont skrzyni PowerShift. Zostały wymienione wszystkie tarczki, uszczelnienia sprzęgieł, uszczelnienia wałków, łożyska i kilka kół zębatych. Po naprawie skrzynia już pracowała dobrze. W międzyczasie jeszcze postanowiłem, że zmienię kolor ciągnika z niebieskiego na czerwony, co uważam teraz za błędną decyzją, ponieważ farba, którą użyłem do pomalowania, była złej jakości, bo w tamtych czasach było troszkę inaczej, ponieważ było więcej czasu, miałem więcej czasu na takie naprawy, ale był mniejszy budżet na takie rzeczy, także kupiłem tanią farbę, pomalowałem to i okazało się, że jednak ta farba się nie nadaje, bo po 2 latach zaczęła z tego ciągnika schodzić, zaczęła blaknąć. Także teraz już wiem, że jak coś robię, to staram się stosować dobre produkty, lepszej jakości, ponieważ wiem, ile to kosztuje pracy, taki remont, takie malowanie. I później, gdy zastosujemy właśnie złe jakości produkty, tanie, to musimy to wszystko poprawiać i cała nasza praca idzie na marne. Także teraz staram się na tym nie oszczędzać. Do ciągnika mieliśmy również zrobione do przodu koła, bliźniaki, ponieważ wykorzystywaliśmy go, tak jak mówiłem, do siewu z tym agregatem 4-metrowym. Koła, bliźniaki były zrobione przez nas. Te blachy mocujące też to było wszystko zrobione tutaj w naszym zakresie w gospodarstwie. Dorobione zostały takie 4 szpilki, dłuższe nakrętki, które pozwalały połączyć szpilkę z szpilką, która trzyma koło. I następnie zostało to dokręcone koło do koła przez taką blachę wygiętą w kształcie rury, która się opierała na kołnierz felgi. Spisywało nam to się znakomicie. Fajnie to wyglądało, fajnie to ten ciągnik się prowadził.
Jedynym takim problemem było to, że ten ciągnik nie miał na środku kierownicy, tylko miał z prawej strony i przy siebie było to problematyczne, ponieważ nie było widać znacznika. Dlatego przerobiliśmy znacznik, że z jednej strony mieliśmy dłuższy znacznik, dłuższy o szerokość ciągnika, żeby był widoczny z miejsca operatora, a z drugiej strony mieliśmy krótszy znacznik i nam to ułatwiało pracę. Tak sialiśmy przez kilka ładnych lat tym ciągnikiem i nam to się spisywało. Jednak wiadomo, z perspektywy czasu szukaliśmy lepszych rozwiązań, żeby poprawić sobie komfort jazdy, bo ciągnik, nie oszukujmy się, nie był komfortowy, bo był głośny. Strasznie było gorąco w kabinie w tym ciągniku, ale jeżeli chodzi o moc i koszty eksploatacji, to naprawdę były bardzo niskie. Także na początek, jeżeli ktoś zaczynał i chciał mieć taniego konia pociągowego o dużej mocy, także ten ciągnik jak najbardziej był wskazany. Także po tym ciągniku kupiliśmy następnie ciągnik Massey Ferguson 8740 o mocy 160 koni i ciągnik również ciągał u nas ten Puch B201 sześcioskibowy i ten agregat Rollmash, który mówiłem wcześniej. Ciągnik wykorzystywaliśmy przez 2 lata w naszym gospodarstwie. Ogólnie problemów z tym ciągnikiem nie mieliśmy. Jedyną taką usterką, która nam się pojawiła, to było to, że został obcięty wielowpust na piastce, która przenosi napęd z koła zamachowego na skrzynię biegów. Dlatego trzeba było wymienić, rozpłowić ciągnik i trzeba było wymienić tą piastkę oraz kawałek, który napędza skrzynię biegów. Przeraziły mnie koszty, ponieważ te dwie części zapłaciliśmy około wtedy 8000 zł. Na tamte czasy to było kupę pieniędzy. Ale po tej naprawie dalej żeśmy ten ciągnik używali. Jednak pojawił się pomysł, żeby jednak kupić nowy ciągnik, a była możliwość, bo brat skorzystał z kredytu młodego rolnika i kupiliśmy wtedy właśnie ciągnik John Deere 7430 Premium, który mam do tej chwili w gospodarstwie. Wtedy wykorzystywaliśmy go jako główny ciągnik w gospodarstwie do orki, do siewu. Do niego wtedy udało nam się też kupić agregat uprawowo-siewny Horsch Pronto 3DC oraz pług Kverneland 5-skibowy Vario. Obecny ciągnik głównie jeździ z opryskiwaczem w tej chwili u nas. Po 2 latach była możliwość również zakupu ciągnika Case Puma 155. Skorzystaliśmy wtedy z programu PROF modernizacji gospodarstw rolnych i wtedy już mieliśmy 2 zachodnie ciągniki, John Deere'a i Case'a Puma 155. Wtedy w gospodarstwie wszystkie prace wykonywaliśmy sami, bez pomocy żadnych dodatkowych pracowników. Pracowaliśmy tymi ciągnikami przez parę lat. Następnie wtedy w ogóle miałem inne podejście do maszyn, do ciągników, ponieważ wydawało mi się, że kupując nowe maszyny, będziemy mieli maszyny pewne i że nie będziemy mieli takich kosztów utrzymania tych maszyn. Ale zaczęliśmy uprawiać ziemniaki w 2013 roku. Zakupiliśmy używany ciągnik Case Maxum 5140. Po zakupie tego ciągnika zmieniłem zupełnie podejście do używanych maszyn, ponieważ ciągnik jest roku produkcji 1996. Musiałem w tym ciągniku po roku eksploatacji naprawić skrzynię biegów, bo ona była naprawiana przez handlarza w taki sposób, że był tam problem z jednym koszem półbiegu drugiego. Problem polegał na tym, że wyrwało zabezpieczenie z kosza i oni to tak punktowo połapali spawarką. Skrzynia chodziła normalnie, to nie było wyczuwalne na początku eksploatacji, ale po pewnym czasie to się wyłamało. No i nie było drugiego półbiegu, bo to zabezpieczenie znowu wyskoczyło i tarczki nie były zaciskane przez sprzęgło. Była to pierwsza skrzynia, jaką rozbierałem w zachodnim ciągniku. To był to właśnie Power Shift 4 półbiegi i 4 biegi mechaniczne. Po rozebraniu tej skrzyni biegów byłem w szoku, ponieważ rozbierając taką skrzynię zobaczyłem stan kół zębatych, stan łożysk, stan wszystkiego się wydawało idealne, tylko był problem z tym koszem. No ten wałek był dosyć drogi, bo żeby kupić wtedy ten wałek nowy, to kosztował około 15 tysięcy. Złoty można było kupić używany, ale ciężko było też mi to znaleźć, bo tam cenili też chyba sobie z 8 tysięcy za ten wałek. Ale ja postanowiłem, bo robię to dla siebie, postanowiłem, że zawiozę ten wałek do tokarza. Stoczyliśmy tą część kosza sprzęgła, która
zamyka, co trzyma zabezpieczenie i dorobiłem taką podkładkę zabezpieczającą, którą po złożeniu sprzęgła, tarczek po prostu przyłapałem spawarką na całym obwodzie do tego kosza i powiem Wam, że to rozwiązanie się spisuje, bo ciągnik używamy do tej chwili i nie ma problemu z tym sprzęgłem, także tak sobie to można też poradzić, jeżeli robimy dla siebie. Na pewno jest to lepiej wykonane niż wykonał to ten handlarz, który nam to sprzedał. Także właśnie po tej sytuacji zmieniło się całe moje podejście do używanych zachodnich maszyn. Szukaliśmy też jakiś większy ciągnik do uprawy i pojawił się w ogłoszeniu taki Magnum 7250 Pro z kołami bliźniakami z przodu i z tyłu. Zakupiliśmy ten ciągnik do naszego gospodarstwa. W pierwszych dwóch latach przy ciągniku nie było w sumie nic zrobione. Przejął on całą pracę w naszym gospodarstwie, ciężką pracę, taką jak orki i kultywator ścierniskowy. Odciążyło to John Deere'a i Pumę, praktycznie wszystko ciężkie to robiliśmy tym ciągnikiem. Stwierdziłem po tym, że trafiliśmy chyba na jeden z bardziej udanych modeli, jeżeli chodzi o case'a. Magnum ten jest z roku 1998. Wykorzystujemy go do tej pory w naszym gospodarstwie i pracuje on cały czas przy ciężkiej pracy i nie mamy z nim żadnych problemów. Po tym, wiadomo, mieliśmy uprawę ziemniaków, uprawa ziemniaków się zwiększała, brakowało nam ciągle tych ciągników. Postanowiliśmy kupić, bo też się pojawiło ogłoszenie w internecie, dosyć długo to ogłoszenie było wystawione, śledziłem to ogłoszenie i kupiliśmy Magnuma 7210 zwykłego w 2019 roku. Jest to teraz ten Magnum, który jest pomalowany na kolor czarny, Raptor, został tam odnowiony środek. Ciągnik jest wykorzystywany intensywnie w naszym gospodarstwie do tej pory, nie mamy z nim żadnych problemów. Po tym dokupiliśmy jeszcze tak w sumie przy okazji, bo szukaliśmy ładowarki i u handlarza, gdzie była ładowarka, stał właśnie jeszcze jeden Magnum 7210 Pro. Ciągnik był od początku w Polsce, bo on był w gospodarstwie Top Farms. Został tam oddany do tej firmy w rozliczenie. To były naprawdę bardzo małe pieniądze za ten ciągnik. Nawet sobie pomyślałem z batem, że nawet go weźmiemy na jakieś części zamienne, czy w tym kierunku go kupimy. Ale tak, ciągnik nam przywieźli właśnie razem z tą ładowarką, także koszt transportu nam odpadł. Przejrzałem ten ciągnik tak wstępnie, był tam problem z mocą. Okazało się, że pompa wtryskowa była źle ustawiona, dodatkowo jeszcze był zbiornik zanieczyszczony i zapychało nam całe filtry. Filterek przy pompce paliwowej nam zapychało to sitko, dostawał on paliwa. Był problem z nawiewem, była uszkodzona dmuchawa, z klimatyzacją był problem, to wszystko się uruchomiło w pierwszym roku. Oraz był tam problem jeszcze tego typu, że do kabiny zbierał się olej, poprzez linkę jazdy przód-tył był uszkodzony uszczelniacz i przez tą linkę było wszystko zalane, cała podłoga olejem. To tak wyglądało, jakby ten ciągnik naprawdę miał jakieś niewiadome jakie przecieki, bo to się lało po kabinie, a z kabiny się lało na korpus skrzyni i wszystko było w tych smarach upaćkane. Po naprawie tego ciągnik zaczął normalnie funkcjonować, jeździć. Później się okazało, że jest wszystko z nim w porządku. To wymieniliśmy mu koła, bo on miał koła, z przodu miał 28 cali, wymieniliśmy na 30 i z tyłu miał koła też 38, ale założyliśmy koła 710 na 70 R38 na szersze ogumienie, także w każdym praktycznie Magnumie mamy to ogumienie. Już to nas tak przekonało do tych ciągników, że naprawdę to są proste ciągniki, łatwo jest nam rozwiązywać problemy w tych ciągnikach. Później trafiła się okazja, tutaj niedaleko też był następny Magnum, był to rok 2020, 7210 również. Kupiliśmy ten ciągnik za nieduże pieniądze, został też przejrzany, został zrobiony przegląd i wykorzystujemy do tej pory. W tym samym roku też kupiliśmy 7240 i obecnie mamy 5 Magnumów, które wykorzystujemy w gospodarstwie. Powiem Wam tak, doszedłem do wniosku, że wolę mieć kilka sztuk ciągników używanych niż jeden ciągnik nowy, bo wiem, że z tych kilku sztuk zawsze któryś pojedzie. Nie jest tak, że wszystkie staną w jednym czasie, a w przypadku gdy mamy jeden ciągnik, wiem to na przykładzie znajomych, którzy mają nowe ciągniki i nieraz występuje taki problem, że nie mogą pojechać w pole. U nas tego problemu nie ma. A więc tak się zmieniło podejście moje do ciągników rolniczych z perspektywy czasu. Dziękuję wszystkim za uwagę. Pozdrawiam, cześć.